Nie wiem co, nie wiem jak to tam. Ja nie siedziałem. Ty siedziałeś kiedyś? Nie, nie, nie. Ja tam siedziałem tylko 48. Ja też siedziałem nawet. Za co siedziałeś 48? No, kilka razy siedziałem 48. A za co? Zawsze komuś przypierdoliłem, wiesz. A sam siedziałeś w celi, czy z kimś? Nie zawsze. Raz po złości mnie chcieli do żula wsadzić, któremu buty takie bały, że się nie dało wytrzymać. Miał ksywę Kryspin, jebały na całym korytarzu, że na żygi i ja prawie błagałem, tylko nie do Kryspina. Proszę, tylko nie do Kryspina. Ja pierwszy raz siedziałem sam, to się strasznie wynudziłem, nie? Strasznie się wynudziłem. Zacząłem ćwiczyć na tych pryczach, pompki robisz, nie? To przychodził klawisz i walił mi pałą w drzwi i że jak jeszcze dalej będę coś... skakał po tych pryczach, nie? To mnie napierdoli. Nie mogę w ogóle poćwiczyć. A drugi raz to już miałem wyjebane, to poszedłem w kimę, bo siedziałem z kimś, z jakimś kibicem, to poszedłem spać i obudzili mnie tylko na rozprawę. Nie, no tam szczerze w takiej klatce, jak człowiek samemu siedzi, to straszna nuda, nie? Ja to próbowałem to przespać wszystko. No samemu jak siedziałem, to pająk jakiś był, to zacząłem się, wiesz, tym pająkiem interesować, jak on sobie chodzi, nie? Tam. No, straszna nuda. Żeby nawet było coś do popisania, no to bym sobie pisał coś. Nic. Zero bodźców.